Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Jestem Chimek i mam nadzieję, że miło spędzacie weekend związany ze świętowaniem Dnia Niepodległości. Tak się szczęśliwie złożyło, że tym razem mamy na to aż 2 dni, a biorąc pod uwagę, że pogoda w miarę dopisała, to jest okazja, aby te dni spędzić podczas licznie organizowanych imprez plenerowych. Przyznam się Państwu, że bardzo lubię te inscenizacje w historycznych strojach, gdzie odgrywane są różnego rodzaju scenki z historii. Teraz oczywiście związane z odzyskaniem niepodległości. Moim, jak do tej pory, niespełnionym marzeniem w tej kwestii jest zobaczyć na żywo inscenizację bitwy pod Grunwaldem, która chociaż odbywa się co roku, to nigdy nie miałem okazji jej zobaczyć. Ale może kiedyś przyjdzie czas. Korzystam jednak z innych atrakcji i nie byłbym sobą, gdyby nie należały one także do tych kulinarnych. Cóż, jednak można smacznego zjeść w plenerze w listopadzie w Polsce. Okazuje się, że całkiem sporo i jeszcze w dodatku bardzo różnorodnie. Tak się bowiem składa, że Święto Niepodległości jest także znane z tego, że w miejscach większych i mniejszych imprez pojawiają się modne ostatnio food trucki. A tam, gdzie food trucki, tam i smaczne jedzenie. Przynajmniej często. Różnorodność jest bowiem taka, że pojawiają się i takie o wyrobach, których krążą wręcz legendy, jak i takie, że tak powiem, takie sobie. Mnie jednak interesują te pierwsze i pomimo, że nie każdy food truck jest mnie w stanie zainteresować, to spora ich część jak najbardziej. A czym bardziej egzotyczną kuchnię serwuje, tym mnie to bardziej cieszy. Bardzo sobie cenię na przykład ostatnio takie z nepalskimi kluseczkami momo. Nie ma ich zbyt wielu, ale gdy się tylko pojawiają w okolicy, to warto skorzystać i spróbować. W chłodne dni bardzo przyciągają mnie też wozy z churrosami, które to wypieki kojarzą się może bardziej z latem, ale do jesieni także bardzo pasują. Przynajmniej moim zdaniem. Zresztą także i gofry. Nie zapominam także o tym, że podczas Święta Niepodległości koniecznie trzeba zjeść coś z tradycyjnej kuchni polskiej, a w plenerze w chłodny jesienny dzień smakuje najlepiej nieśmiertelna grochówka. Oczywiście najlepiej z wojskowej kuchni polowej. 11 listopada to jeden z niewielu dni w roku, kiedy taką kuchnię znajdziemy na prawie każdej imprezie. Wstyd by było i szkoda nie skorzystać. Tak ja lubię spędzać Święto Niepodległości. A Państwu jak idzie świętowanie? Jak wyszła gęś na obiad? I ile rogali udało się Wam zjeść? Proszę o informację w komentarzach pod filmem. Przy okazji proszę też o kciuka, bo dobrze wpływają one na zasięgi. A wiecie, do 200 tysięcy subskrybentów trochę mi jeszcze brakuje. Więc mam nadzieję, że Państwo pomożecie. A ja odwdzięczę się codzienną dawką najciekawszych ofert z ulubionych sklepów Polaków, oblaną sosem dobrego humoru. Teraz natomiast zapraszam do przejrzenia oferty Lidla, która to oferta rusza z kopyta już od poniedziałku. Życzę miłej lektury i udanego weekendu. Do zobaczenia. We'll be right back.
Thank you.